Witajcie serdecznie na kanale Coś o Czymś TV. Dzisiaj top 10 najbardziej dochodowych ról polskich aktorów, a więc zaczynajmy. Miejsce 10 w naszym zestawieniu zajął Marcin Dorociński za rolę w filmie Rewers. Zarobił on za niego 35 tysięcy złotych. Z dorobkiem 40 tysięcy złotych na miejscu 9 plasuje się Magdalena Boczarska za rolę w filmie Jak się pozbyć celulitu. Kolejną pozycję zajmuje Tomasz Karolak, który za film Ciacho także uzyskał 40 tysięcy złotych. O 5 tysięcy więcej zarobił Paweł Małaszyński za Listy do M. Daje mu to 7 miejsce w naszym zestawieniu. A na 6 miejscu plasował się Bogusław Linda za rolę w filmie Sztos 2. Zarobił on za niego 50 tysięcy złotych. Przejdźmy teraz do Roberta Więckiewicza, który za rolę w filmie Baby są jakieś inne zarobił 60 tysięcy złotych. Dało mu to 5 miejsce w naszym zestawieniu. Z dorobkiem 65 tysięcy złotych 4 miejsce w naszym zestawieniu zajmuje Małgorzata Foremniak za rolę w filmie Och Karol 2. Na 3 miejscu plasował się Daniel Olbryski za Bitwę Warszawską 1920. Zarobił on za nią 100 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajmuje Piotr Adamczyk, który za rolę w filmie Och Karol 2 wzbogacił się o 150 tysięcy złotych. Niekwestionowanym zwycięzcą naszego zestawienia został Borys Szyc za rolę w filmie Bitwa Warszawska 1920. Zarobił on za nią 200 tysięcy złotych. Teraz zapewne większość z Was chciałaby zostać aktorami i zarabiać fortunę. Niestety nie zawsze tak jest. W tym zawodzie poza zdolnościami potrzeba mieć wiele szczęścia. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw tradycyjnie łapkę w górę oraz nie zapomnij subskrybować mojego kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia!